Ostatnio dodaliśmy do Khan Academy Informatykę. Chciałbym ją zaprezentować, bo to sposób na wprowadzanie kreatywności, interaktywności i eksperymentu do zajęć szkolnych. Oto kilka pomysłów na to, jak wykorzystać informatykę na Khan Academy podczas lekcji. Przede wszystkim na tę stronę można wejść wpisując adres kanacademi.org ukośnik.cs Jak widać, dostępnych jest wiele samouczków. Skróty do nich są w ramce po lewej stronie. Na przykład, rysowanie, podstawy programowania czy animacja. Możecie spróbować ich sami lub z uczniami, bo bardzo przystępnie wyjaśniają te dziedziny informatyki. Uczniowie mogą tu robić różne rzeczy. Na przykład, kliknąć przycisk Nowy program po prawej stronie ekranu i po prostu zacząć pisać program od zera. Jednak lepiej tego nie robić, jeśli się tego nie umie. Lepiej pozostać na głównej stronie działu informatyki i obejrzeć samouczki na przykład o rysowaniu. Po kliknięciu na rysowanie mamy bardzo prosty rysunek zatytułowany Winston. To zwykła buźka, nie ma w niej nic skomplikowanego. Uczniowie mogą ją modyfikować. Mogą na przykład kliknąć tutaj, aby zmienić kolor buźki. Kolor zmienia się, ruszając kursorem po tym diagramie. Widać, że razem z kolorem zmieniają się liczby. Mogą też zmieniać wielkość buźki. Akurat ten parametr przesuwają w dół i w górę na ekranie. Mogą modyfikować dosłownie wszystko, na przykład zmienić pozycję oczu, by zbliżyć je do siebie. Dzięki temu zaczynają rozumieć, co robi dana komenda. Poruszając suwakami, zmieniając liczby i kolory jeśli chcą wiedzieć więcej, mogą kliknąć na tę ikonę i wysłuchać objaśnienia. Gdy skończą, mogą nawet opublikować to pod swoim imieniem. Wystarczy kliknąć Zapisz jako i nadać dowolną nazwę, na przykład Winston Elizabeth. I już. Klikam Zapisz i już jest na moim profilu. To ekscytujące. Pierwszy napisany program i mam go na własnym profilu. Uczniowie mogą uczyć się programowania w taki sposób, albo wykorzystać wiedzę uzyskaną na lekcji matematyki, albo na innych lekcjach, eksperymentując z nią w programach. Załóżmy, że na lekcji omawiany był ruch wahadła. Ten program pozwala się nim pobawić. Można przemieszczać ten element, zmieniając kąt wychylenia i długość wahadła, a potem sprawdzić, co się stanie, gdy je puścimy. Można opuścić tę postać bardzo nisko, wydłużając wahadło, uwolnić z mniejszego wychylenia i sprawdzić, jak to wpływa na jego okres. Jest wiele możliwości intuicyjnej nauki zjawisk fizycznych. Uczniowie mogą też zmieniać program sterujący tym interaktywnym wahadłem. Mogą na przykład modyfikować masę wahadła za pomocą tego suwaka. Mogą nawet zabawić się we władce wszechświata i zmienić ciążenie. Istnieje wiele możliwości eksperymentowania z wiedzą zdobytą w szkole. Uczniowie mogą w ten sposób zaspokajać ciekawość. Kolejny samouczek to układ słoneczny, będący odwzorowaniem ruchu planet po orbitach wokół słońca. Tu też uczniowie mogą wszystko zmieniać. Na przykład powiększyć Merkurego. Albo go zmniejszyć, zmienić mu orbitę lub zwiększyć prędkość orbitalną Ziemi. Można też zmieniać same orbity, np. przesunąć Wenus poza inne planety. Uczniowie mogą modyfikować co chcą, aby zrozumieć, jak ten program działa, a także jak działa sam Układ Słoneczny, bo to jest symulacja. Jest tu nawet nieco trygonometrii wykorzystanej do rysowania orbit i animowania ruchu planet po tych orbitach. Jak widać, informatyka i programowanie mogą być zabawne. Można bawić się tymi ćwiczeniami lub pisać własne programy, od najprostszych, rysujących linię lub buźkę, po dużo trudniejsze. Jesteśmy niezmiennie zaskoczeni kreatywnością uczniów, którzy się tym bawią.